Cześć, witam was w 19 odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. 19, przepraszam, 29 odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I w tym odcinku pójdę powiedzieć sierżantowi, że chcę zabrać Umę, bo to jest klucz do rozwiązania, znaczy do znalezienia Ciri, tak? Wróciłem do Velen, Kasztel Brońce, jak można się domyśleć. Powiem szczerze, że północ to nieciekawe takie miejsce do zwiedzania, takie Velen, to nieciekawe miejsce o północy. Ładnie wygląda, o, tak bardzo ładnie to wygląda. No i... Ale sierżantowi, a nie temu Kasztelanowi Wrońcowi. Kasztelanowi Wrońcowi, jakby to powiedzieć, tak? Kasztelan Wrońce, tak? Bo to Kasztel, czyli Kasztelan. Baron, właśnie Baron, kurde, zapomniałem. Dawno nie byłem w Kasztelu Wrońce i w ogóle. A tu jest jeszcze płatnesz i może sobie do niego wstąpię, może dla mnie ma... A nie, bo ja nie mam kasy. Ale może bym mu coś opnął, jakiś pancerzyk, prawda? Można byłoby mu coś opchnąć. Oczywiście długie wczytywanie. Czym mogę służyć? Wow. Ej, co się dzieje z ekranem? O, pokaż mi swoje towary. Chcę obejrzeć twoje towary. Twoje towary mi pokazuj szybciutko. Żadnego nie masz pancerza, a jesteś zbrojmistrzem. Super, po prostu jesteś najlepszy. Elfie narzędzia płatne, spokojnie. Rupieć, czyli nic nie daje. Odświetny skaligijski kubrak i odświetna skaligijska koszula. Jakieś hardy. Rozes muszę zostawić. A to w mieczu to kowal da mi lepszą tutaj, jakby to powiedzieć, cenę, więc oczywiście, albo jeszcze se zagram na początek w Gwinta, oczywiście dycha, bo ja po prostu jestem już mistrzem w tę grę. Mam ochotę na partyjkę Gwinta, tego. Żeby powiedzieli mi, już mam tam w Nowigradzie, że mam 10 na 10 moc talii. Więc powiem szczerze, że mógłbym tam startować, chociaż tak właściwie to nie, bo to jest od wysokiego poziomu i tam może się coś stać niedobrego i nie chcę, ja tak nie chcę. Czyste niebo, no gorzej już być nie może. Dobra. Ta runda będzie oczywiście na spasowanie. Przeciwnik spasował. Ja w to nie wierzę. Dobra, rzucę Dijkstrę. Porzucę jeden trebusz
i rzucę Keirę, bo Wes jest fajniejsza. A nie, muszę rzucić Wes niestety, bo tutaj mam błę. Spasuj. Czyli tak właściwie dobieranie kart nic mi nie dało. Oczywiście. Biznes na tym taki, że hej. Dobra, teraz idziemy na fulla. Właściwie to nie. Dobra, na głowę. Trebusz. O to chodziło, dzięki. Myślę, że już przegrał definitywnie. No, czyste niebo. A jeszcze podaję trochę tych kart, żeby był wyższy wynik. Co od niego wygrałem? Co od niego wygrałem oprócz koron? Może coś jeszcze? Znaczy no, coś jeszcze musi być. Jedwab! Jedwab trochę kasy kosztuje. To nie za darmo. Kurde, teraz się coś skapnąłem. Ale to jak już odbiorę tego umę. Spalony tutaj ten... Stajnia w kasztelu spalona. A nie, to kasztel spalony? Co? Naprawdę? Jest kasztel spalony. Też. Tak, też się kasztel spalił. O, wiedźmin. Witaj. Aha, to jest sierżant, który mi da, ma mi dać umę. Barona nie ma. Wyjechał dla żony, znachora szuka. No to wiemy, bo sami żeśmy żonę mu dali, oddali. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na Podzamczu? Ja nie widziałem. No co? Baron zostawił mi dowództwo. Pokazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? Aha, no to wszystko jasne. Ej, znaczy... Zanosi się na deszcz. No to widzę, ale... Ej, kolego, bo ja chcę umę, tak? No to może nie był sierżant, ale wyglądał jak sierżant tak samo. A, i tutaj też jest skrytka. Ty no, też się kasztel spalił? Myślałem, że tylko stajnia. A tu kasztel też jest rozwalony. Haha, ty. Fu. Wszystko jasne. A sierżant? Oczywiście w pokoju. Tutaj w pokoju. Chyba mam świeżo. To ciekawe. Tak, świeżo. Mam sprawę. No.
Może będzie chciał grać w Gwinta. Przychodzę zabrać Umę. Przychodzę zabrać Umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak... Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. O, to jest straszne. Postraszenie trochę. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Jaki kozak! Geralt kozak po prostu. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś łąka. Idź do stajennego. Pięknie, dziękuję. Oj, dzięki. Powiedz osobie idącej stajnie, że zabierasz Umę. Give me a Uma. Give me. Właśnie, bo ja jeszcze pokoju Ciri nie przeszukałem nawet. Co to za żołnierz barona? Jest felasy tutaj się co? I naprawdę ja pokoju Ciri jeszcze nie przeszukałem, a to powinienem zrobić na początku. Jak tu przyjechałem. Stajenny. Tam sobie stoi. O, tak będzie lepiej. Przynajmniej dla mnie. Dawaj. Znaczy ja myślę, że Uma wspomógł. Zabieram Brzydala. Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Ach. Znajdźcie sobie inną rozrywkę. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życia. A co, wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Co za koleś. Nie wierzę. Podałam cię żabi, powsadzajcie jej ruki do życia. Nie wierzę. To jest na razie chyba najlepszy tekst po prostu. Jaki tutaj słyszałem w Wiedźminie po prostu. Ja nie wierzę. Czemu? Cześć, mam. Czemu? Ja chciałem po tej nicce do kłębka wykonać, bo tam Lambert to jest był. Płotka. Zawiezie nas do Kermora. Zawiezie nas do Kermora. Co teraz? O, to fajnie. Szczura. Co to? Dość już wybuchów. Jedziemy. I co, i teraz do Kermora nie jadę? No bez jaj. Ej nie, ja w to nie wierzę. To ja nie wiedziałem. Nie, ja to muszę cofnąć, bo nie dość, że ja nie chcę jechać do Kermora, bo tam jest strasznie i w ogóle, to ja chcę ten... No, Lamberta znaleźć. Wow.
Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Aha, dobra. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Co? Ej, nie. Co? Ale ja to i tak muszę cofnąć, bo ja chciałem wykonać tamto zadanie, to nie ma mowy. Ale no, co? Czy cesarz coś będzie ode mnie chciał? Co za masakra. Kurczę, nawet nie wiem ile czasu. A, jeszcze kupę. Dobra, jeszcze mamy kupę czasu. Wyzima dzień później. Aha. A trzecia armia weźmie Banglen od... Czy kupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. O, Yennefer, wow. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość. Uma też. I ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności z Łóżmerdowy. Hola, nie rozkazuj mi. Jak wasza wysokość chce? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia. Daję ci 3 świeże trupy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec roboty. Słuchaj, szukam igły w stogu siana. To igły, które w dowolnym momencie potrafią. To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. Co? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północy, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż. Zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale... Vafeil Elaine Cedmilfoli. Vledivdorn Eptenate. Bundro Itne Iahu. Wiem o Diaskra. Ciri z nim o tym rozmawia. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Tak. Szczegóły mnie nie interesują. Oooo! 2000 nowigradzkich koron! Nie liczyłbym na to. To... Audiencję uważam za skończoną. Nie. Jak możemy przyjść piątkę? To jak możemy otrzymać? Musimy zabrać go do... Nie ma sprawy, pojadę pan. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Ja. Dobra. Było super. Poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza lotnia.
Lątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał ją w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych bogów, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer'Morhen. Nie no. Niestety, muszę to cofnąć. Chyba, że... Nie no, dobra, nie będę się w to bawił. Bez tego ziomala, no to tyle. Tyle. I tyle, i koniec. Dobra. Lambert. Nie mogę. Lambert. Nie, ja chciałem go znaleźć, ale dobra. Skoro już jestem w Kaer'Morhen, to nie będę się cofał. Chyba, że jeżeli coś nie wyjdzie, to jednak się zapiszę na innym zapisie. Kaer'Morhen tydzień później. No w sumie to jest w Redanii, daleko, na północ. Kiedyś w Kedwen. Endriaga chyba. Widłogony pod samym zamkiem? A widłogony. Chłopaki sobie odpuścili. Aha, już jestem w Kaer'Morhen. No. Tak? No, Kaer'Morhen. Ale ma takie siwe trochę włosy na głowie, więc... Kogo wiatr niesie? Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Ale ma zbroję zniszczoną. Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wierci. No właśnie. Niech no się przyjrzę. Liczne deformacje oczy. Aha, dobra, wszystko. A już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację, pięk. Yen już jest? No przecież ona miała teleport! Przecież ona miała teleport, to o co chodzi? Jest, a jakże. Oho, obudziliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej... Nie wierzę, nigdy Yennefer nie lubił. Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruch. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko. Gdzie są wszyscy? No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnoży. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak tu mówią, dwie pieczenie na jednym. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołu. A Yen? Rozkładamy gasko. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś, ale za stary jestem na takie. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że... Łoch, dobra, odszukaj Eskela. Pomóż Yennefer w naprawieniu megaskopu. Ej, klikam V i o co chodzi, dobra. O, tu jest ostrzałka. A gdzie jest Yen? Kurde, bo wiecie, ja tutaj dawno nie byłem i w ogóle, znaczy no, nigdy tu nie byłem, znaczy byłem w retrospekcji jakby. Tutaj żeśmy biegali z Ciri, wtedy co były takie lagi, kurde, co teraz?
A nie, tutaj się wchodzi, po tych schodach i potem do góry, i do góry, i do góry, i jeszcze raz do góry. A czekajcie, czekaj. Bo tu jest jakaś wieża. Może tam coś jest ciekawego? Aha, czyli jest zamknięte, a nie, że tylko zamknięte. O kurde! Co, dobra, nic się nie stało. A tu jest drabina. Kurde, to Kermoren jest naprawdę powalony. Tu się nie, można się zgubić po prostu. No bez jaj. Ile jeszcze tej drogi? Jeszcze Geralt w tej sukience po prostu. Gdzie mnie to tutaj doprowadziło? Nie, tutaj się ścigałem z Ciri. Pamiętam. Dobra, użyję jak gentleman tego. Tak, tutaj Ciri trenowała. Tutaj ja wchodziłem po tych schodach. O kurde. Mało brakło mi się nie wyrobić na tych schodach. I tam się będzie wchodzić do twierdzy. Spoko. O, już mam nawet znacznik, gdzie mam iść na minimapie. Więc jest spoko. Jeszcze wypadałoby znaleźć jakiś znacznik w Kermoren, żeby można było się teleportnąć, kiedy się chce. O, dobra, nie to. Inaczej. Mapa świata. A, nie mam znacznik tutaj Kermoren. Długony, bo muszę je najpierw napełnić mega skoku. Używanie na bętem w prawie do kręgu żywiołu. Aha, czyli ja muszę przejść jakby koło Lamberta chyba. No, jestem już w Kermoren po prostu. Szukam jakichś przydatnych rzeczy. O, skrzynka! Spodnie i tyle. Spodnie tropiciela i olej przeciw przeklętym. Aha, dzięki. Zobaczymy na te gadki najpierw. Spodnie tropiciela. A, tylko że tutaj jest unikat i w ogóle, więc wolę te gadki. O, w Kermoren też jest tutaj
to jest schowek, myślałem, że to jakiś kup... Możecie mi wytłumaczyć, po co tutaj w ogóle trzymają takie dziadostwo, buty topornika? A, co ja gadam, to jest tak, że po prostu to nie jest, mogę się gdziekolwiek tutaj, w jakimkolwiek schowku, mogę i mam wszystkie swoje rzeczy, które zostawiłem na przykład u Jaskra, tak? Tonne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Kto trzyma sznurek w beczkach? Wytłumaczcie mi to. O, jest tutaj. Ja się pytam, po co tutaj łóżka, skoro wiedźmini medytują? Jest dziki zgon, dobra. Czy tutaj jest jeden kufer? Kto trzyma w kufrze krowie mleko? Wytłumaczcie mi to, bo ja nie mogę tego pojąć. Dobra, jeszcze z drugiej strony popatrzę. Pogadam z Lambertem, bo skoro tutaj jestem, Lambert, nie, coś czuję, że to będzie taki pocisk stulecia, coś tak czuję, zobaczycie. Patrzcie, patrzcie, zobaczcie. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie, Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Nie wyglądasz na zachwycony. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. Załatwię coś i ruszamy. Zaczekaj chwilę. Jak wolisz? Tak wolę. Chwila. Muszę wrócić do tamtego zadania. O, są jakieś skrzynki. Ja to oczywiście wszystko pozabieram, bo to mi się oczywiście na pewno coś przyda. Liczę, że w całym Kermoren będzie coś takiego potężnego na nie mój level i w ogóle takiego. A tu same ryby, jakieś główienka. Aha, dobra, tutaj nic nie ma tak właściwie. Nie zdążyłem zauważyć, co to było, ale to było coś dobrego.
Nie koszulę, to było coś z takiego złotego. Pogromca wiedźm. O, przecież to jest lepsze od tego. A, możliwe, że to księżycowe drobiny, dokładnie. A ile te księżycowe drobiny, jeśli można spytać, po ile? Bo to też mi się oczywiście przyda do sprzedaży i w ogóle. No szmaragdowy pył to jest po prostu potęga, ale... O! Mutagen z Wiwerny! Mutagen z Ubiora? Mutagen z Katakana? Co to jest? Od kiedy ja to mam w ogóle? Mniejszy niebieski mutagen, a nie, to po prostu zmienili wygląd w nowej wersji. Księżycowy pył. Za 4 dychy. Wszystko razem za 320. Powiem szczerze, że... Że tak to się mogę bawić. Oczywiście, to mi się tak, wiecie, jak mi się to przyda bardzo. Naprawdę, ja nie żartuję tym razem. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz. Te wszystkie, co tam zebrałem. O, trafiłem do pokoju marzeń chyba. O kurna! Myślałem, że tam wpadłem na zawsze. Tutaj nic nie ma, chodzi mi o to bardziej, o te dwie skrzynki. Miecz Dorian. Monstrum albo wiedźmina opisanie. Chwila, gdzie to było? Miecz Dorian. Mistrzowski, dobra, się sprzeda. Chodzi mi o tamte. Monstrum. Formuła z odręcznych notatek otwiera ukryte przejście w starej kopalni. Warto sprawdzić, co się tam kryje. Może jakieś łupy? Kurde, trzeba iść dookoła? No bez jaj. Ale się wystraszyłem! Aż zawał dostałem po prostu! Zawał, no i na serio, autentycznie. Cholerny kryształ! Ty, do tej pory mi tak wali serce. O, znaleźliłeś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słaby. Co ci gryje? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie to. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić jedni. Wszystko wytłumaczę. Jak przyjdzie na to... No dobrze, to co ma... Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efekt... Pogadam z nim. Tak. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje. Dość spektakularny spokój.
Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. No dobra, jak mam znaleźć coś? Za pomocą tego potestyzatora. Aha. Potestyzatora? Brzmi skupin. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No to wiem, dobra, to zdaję sobie z tego sprawę. Nic tu nie ma? Ja nie wierzę. Nic nie ma w tych kufrach. Jakie jajce. A w tym pokoiku? Zamknięte. Teraz nasuwa się kolejne pytanie, jak ja stąd wyjdę, bo ja nie mam pojęcia. Aha, dobra, tu już byłem. Dobra, jeszcze trochę i będziemy kończyć. Kolejne drzwi. Tutaj nic nie czuć. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. A? Chyba coś mam. Coś ma. Jeśli chodzi o mnie, jestem go... Jeszcze nie. Jak wolisz? Myślałem, że to od Lamberta coś tutaj śmierdzi, ale to dobra. Sygnał robi się mocno. Jeszcze muszę zmienić sobie zadanie naprawdę. No właśnie, co tu jest napisane? A dobra, jakieś bajeczka, dobra, dla dzieci. Muszę być już blisko. A to jest schowek, dobra, nieważne. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Donne wiedźmistwo nigdy się nie przyjęło. Co?
To co, Uma jest tym, tym pikającym? Możemy porozmawiać? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna. Jak mogę ci pomóc? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko... też tak. Oni go rozumieją naprawdę? Bywaj. Bywaj! Kurde, ja sobie jaskółką użyłem, masakra. Tak, słynne. Widziałem się z Emhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy? Kilka. Miejmy nadzieję, że tak już... Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Sodem? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edir. A czarodzieje byli bohaterami, o których... Niewiele już zostało z tego. No tylko Redania. No i tylko Redania. Na razie. Ale kurde, ej. Muszę być już blisko. A tak jakby Uma był tym... Patrz, jakie ładne. O, ciepło, gorąco. Kurde, hej. Muszę być już blisko. No ale muszę być już blisko, to ja by Uma to był. Ja nie wierzę. Dobra, nie działa, to nie. Ciepło, gorąco. Muszę być już blisko. Ja tutaj? Czy to jest ten pokój? Czy to jest ten budynek jakby? Poczekajcie. Ja nie wierzę, czy ja idę? Idę? Tak! Tak, to jest to miejsce, wanna. I w ogóle, to jest to. Ej nie no, czad, wow. Tak, i stąd dobrze widać, jak Ciri trenuje i w ogóle, a dobra. A tak poza tym, to przy tym ładnym widoku, jak tutaj widzicie, o, tak te góry i te lasy i w ogóle dookoła, to w tej scenerii się już pożegnamy, niestety. Chciałem tutaj zostać dłużej oczywiście, ale no niestety się nie da.
sumie mógłbym się wczytać, ale to jest bardzo niepotrzebne. Tu mam w ogóle level, bo ja nie wiem, 17, zanim będę miał 18. Muszę podlepszyć sobie ekwipunek i dużo rzeczy jeszcze zrobić, więc myślę, że ten 30 odcinek, który się zbliża, to będzie odcinek bardziej taki, że tak powiem, ulepszający mojego bohatera, czyli Geralta. I jestem już zmęczony, bo nagrałem 3 odcinki, więc zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!